wiedział, że czas jest krótki. Premier na pogrzebie Józefa Leśniaka. Józef Leśniak nie żyje. Na pogrzebie premier Mateusz Morawiecki. Józef Leśniak był wielkim, wspaniałym patriotą oddanym sprawom Polski, swojemu obozowi politycznemu, oddanym Prawu i Sprawiedliwości, mówił podczas uroczystości pogrzebowych premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach pogrzebowych wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka. Kiedy odchodzi człowiek tak pełny życia, to wszystko się w nas buntuje. Wszystko się we mnie buntuje, mówił szef rządu. Pogrzeb Józefa Leśniaka. Morawiecki był wielkim patriotą. Przecież jeszcze tyle planów przed nim, tyle nadziei, tyle pracy, kontynuował szef rządu. Józef żył pełnią życia. Józef wiedział doskonale, że czas jest krótki i wykorzystywał wszystkie swoje siły dla dobra ojczyzny. Wiedział też, że żyć pełnią to szukać prawdy, szukać dobra, dodał. Morawiecki podkreślał także, że Józef Leśniak był wielkim, wspaniałym patriotą oddanym sprawom Polski, swojemu obozowi politycznemu, oddanym Prawu i Sprawiedliwości. Swoim życiem potwierdzał tę starą prawdę, że dobro i miłość to jedyne wartości, które pomnażamy poprzez dzielenie się nimi z innymi. Józef dzielił się z wszystkimi innymi pełną garścią i to dobro rozsiewał bardzo, bardzo szeroko, mówił. Józef Leśniak zmarł w środę w wieku 54 lat. Od grudnia 2019 roku był wicewojewodą małopolskim, a w latach 2015-2019 posłem.